Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassina Squida. No i cóż, ja pomiędzy odcinkami oczyściłem tych sierżantów Savonaroli. Mi się nie chciał tego robić na odcinkach, zajęło mi to około godziny, półtorej, więc tam gdzieś zaoszczędziłem wam dwa odcinki, de facto mało ciekawych rzeczy. Okej. Okej. Mamy Borgię. Musimy odzyskać jabłko. Ale Ezio, nie do krzak, nie do tego. Dobra, czy ja go mogę zestrzelić? Oczywiście, że mogę. Dobra, poświęcimy to. Ale mamy jabłuszko. I 4000... Dobra, zostawimy ich. Biegniemy w kierunku kolejnej misji. Tego zastrzeliliśmy tego... Aha, znowu mnie nie lubią. Świetnie. No dobra. Ja musimy po prostu pobiec. No dalej, no. Dalej biec przed siebie, przez most znowu. Tą część misji zrobiliśmy, nie było jakoś mega trudne, po prostu tego zeszliśmy. Mój pistolet jest zbyt OP na takie misje. No dobra. Nie chcę mi się jakoś w sumie niwelować te podejrzliwości. Co mi się tak na 10%. Ale tak, amunicja. Chcę dodam amunicję. Dziękuję. Jak nie mam kasą, mam 95 tysięcy, kolego. Jestem bogaty. Prawda jest taka, że mógłbym sobie kupić każdą rzecz teraz w tej Assassinie, każdy obraz i wszystko, ale dobra. Idziemy dalej. No i cóż, zostaje goś spalony dosłownie. Okej. I knew this day would come. Please, show mercy. I have. Ma ora, che sia il tuo Dio a giudicarti. Requiescat in pace. Ago, I stood where I stand now and watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind,
would have consumed me. Were it not for the wisdom of a few strangers, who taught me to look past my instincts. They never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, to show you the path. Choose your own way. Do not follow me or anyone else. Okej, okay, przemówieniec zadziałał chyba na tłum. No dobra, misja wykonana. Kolejna sekwencja zarazem ukończona i chyba... No nie, zostaje 13 sekwencja skończona. No nie wiem, ile zostaje do końca. Myślę, że to będzie może nawet ostatni odcinek. Nie wiem, zobaczymy. Co to będzie nas czekać. Jeśli będzie to wiadomo, że będziemy walczyć z Rodrigo, to skończy to już w tym odcinku. A jak nie... to skończymy to w następnym odcinku. Dobra, tu muszę się niestety biec. Mam 102 tysiące. No, co ja mam z tą kasą robić, to ja nie wiem. Ale nie ma tej to roboty. No mogę, w sumie mogę to wydać na ulepszenie Monteriggioni. Chyba tak zrobimy. Bo sprzęt już mam najlepszy. Więc dobra. Więc to mówię, tak też zrobimy. No dobra, wyjmiemy tutaj kurtyzany. O, Leonardo też się pojawił. To literka. No dobra. No jest Leonardo. Leonardo. Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. I just have to substitute this letter and move this over there. I've got it. Okay. No to załatwione. Idziemy sobie te 13 tysięcy jeszcze. Salute, Claudia. You here to look at the book? Okay, nas nie interesuje. A presto, Ezio. I pójdziemy do naszego architekta jeszcze. Salute, Ser Ezio. Shall we take a look at the list? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, baraki zrobione. Gildia złodziei też zrobiona. Studnia też zrobiona. No dobra, teraz tak. Ulepszymy te rzeczy. To już zrobione, teraz doktor. Mówię, wydamy całą kasę teraz. I tak nam jeszcze zostanie dużo. Już tak czuję. Teraz kowal. Tak mówię, tak nie mam nic, może amunicję będzie mi trochę taniej. Teraz na poziom trzeci. Teraz bank. Okej. Okay. Teraz kup handlarz sztuką. Też go na maksa będzie mi już całe Monte Trigioni zrobione, więc no mamy też sobie więcej nic zrobimy. Dobra, o.
85 tysięcy wartość mam tutaj, że oni wzrosła dosyć sporo. Dobra, pierw oddamy piórka, jeśli mogę. Tak. Oddajemy piórka. Nie mamy tego dużo, bo ja tego nie zbierałem, bo mi się nie chciało. What's going on? Oh. The data stream is corrupted. No, scratch that. This says it's incomplete. It's the codex pages. It looks like Ezio had them all when this memory occurred. Great. And how am I supposed to find them? Hold on. It looks like Ezio has a map on him. He must have picked it up during one of the corrupted sequences. According to this, it'll show you the location of any missing codex pages. Dobra, gdzie mamy ostatni kodex? Nie mam pojęcia. Gdzie on może być? W Florencji czy gdzie? To tu go nie ma. Dobra, przebiegniemy się tutaj. I po prostu, no zobaczymy, no udamy się po kolei może w te różne miejsca. W sumie będzie gdzieś w Florencji, nie wiem czy mam takie jakieś... Dobra, Dobra, pójdziemy do Wenecji wpierw. I tak, zobaczymy czy... Tam będzie ta ostatnia strona kodeksu. A nie, to po prostu pójdziemy do kolejnego miejsca. Lecja. Jest. Strona kodeksu. Dobra. No to tam biegniemy do tego ostatniego miejsca. Dobra, ja przecież, że to będzie ta Wenecja akurat. No i fajnie, po prostu musimy pobiec. Nie, 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 nie chcę mieć do czynienia z tym bardem. Kolejny bard pieprzony. No dobra, tam też widziałem viewpointy, więc myślę, że... Ja nie wiem, czy to ma sens robić te viewpointy, jak i tak już jesteśmy w całym końcu gry. No taki troszeczkę mam dylemat, czy to się opłaca robić po prostu. Okej. Biegniemy sobie tędy, hop. Ten punkt może zrobimy widokowy. To jest tutaj. Ten sobie na spokojnie zrobi, a innych nie będę robić. Dobra, też załatwieni. Żadne wyzwanie dla mnie ci ziomki. Jesteśmy tacy mocni jako ten Ezio. A jest, to jest ten typ. Będzie tak wysoko włazić. No
No dobra. Wejdziemy. Myślę, że tam już będzie kilka punktów do sygnalizowania. Tam na lewo. Gdzie z 3-4 punkty nawet wstają, bo tam ten zostało tylko. Tam ich. No dobrze mówiłem. Co tam jest? Jeszcze jest 5 punktów obserwacyjnych. Dobra, akurat tyle potrzebuję, ostatnie 5. Wszystkie są tutaj. Ej, ci są tu. Dobra. Załatwiamy go. I odzyskujemy stronę z kodeksu. Ostatnią. Dobra, nie no, będziemy wracać po prostu już prosto do Monte Rigioni. Nie będę tego... odkrywać teraz, może to sobie prywatnie odkryję. I tak to nie ma jakiegoś odcięcia na Steam, bo to jest wersja na Uplay oczywiście, a na Steam nic nie ma, no to też mam takie... Po co mi to odkrywać w sumie? Jak widzę, to nie dostaję na Steamie. Chciałbym mieć osiągnięcia. Dobra. Monte Rigioni, idziemy tam. Okej. Okay. Szybkie przenosiny do Monte Rigioni. Jak najszybciej załatwione. Musimy się przebiec przez... do naszej willi. No dobra. Nie będzie to zbyt już wiele do robienia, bo mówię, mamy wszystko i tak porobione. Tu Leonarda, który musi to odkodować. Po pierwsze. Leonardo, ziomku. Leonardo, Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. Okej, okay. No rozszyfruj to, Leonardo. If you transpose this word, I move this line to the left. It's deciphered. Okej, okay, i możemy iść teraz do miejsca, gdzie mamy całe zebranie. Okej. Okay. Okej. Okay. It is time, uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it is the Spaniard is plotting. We should start by locating the vault. The codex pages will lead us to it. Let's take a look. Okay. Musimy rozszyfrować kodeks. Dobra? To myślę będzie dosyć trudne. Okej, okay, mamy tu mapę. A tego nie chcę, tak? Jak ja mam to zrobić? Okej. Okay, gdzie takie trzeba to połączyć tak, żeby pasowało. I myślę, że tak pasuje. Okej, okay, dobra. Teraz mamy to, to.
Mamy te kolejne punkty. To musi być tak na pewno. Czy jeszcze to jest do poprawienia? Jeszcze było. Kurde, nie wiem, co tu jeszcze zrobić jest takiego. Mamy to zrobione, tutaj też. O, teraz. Przeszło. Teraz udało to rozszyfrować. It is a map of the entire world, but there are lands shown here that do not exist. Apparently they do exist. I imagine they've yet to be discovered or rediscovered. How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is then? No. It can't be. The vault. It looks like the vault is in Roma, then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys. Two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The papal staff is the second piece of Eden. For years, no, decades, we've sought these answers. And now, at last, we have them. But so too could the Spaniard. And if he does, if he finds a way into the vault, its contents will make the apple seem a trifling thing. I must go to Roma and find the vault. What are the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. To wybieramy się do Rzymu. Teraz idziemy do wuja. Roma beckons, Ezio. Let me know when you are ready to depart. Jeśli jesteśmy gotowi, tam iść. Dobrze. No i mamy Rzym. Będziemy głównie bazili w Brotherhoodzie, ale no. A wiecie co? Ja w tym miejscu dziękuję za uwagę i następny odcinek będzie zaraz ostatni z tej serii prawdopodobnie, więc do zobaczenia. Na razie.